Czemu? Po prostu tak. W taki dzień jak dzisiaj chcesz kogoś zabijać? No mam dobry humor. Tak, właśnie jak masz dobry humor, to chcesz zabijać ludzi, to ja ładnie. Jak to jest twoje dobry humor, no to nieźle, nie? To wolę jak jesteś. Ja ci mogę, dobra. Umiesz to zrobić tak szybko? Tak. Ja cię wbiję się tu. Ale to bez światła. W arterię. Słyszałem dobry kawał. Dawaj. Czym się różni mężczyzna, który nie ma nic do powiedzenia, od kobiety, która nie ma nic do powiedzenia? Mężczyzna milczy. A kobieta o czymś myśli. A jak kobieta myśli, to to jest problem, naprawdę. No właśnie. Szczególnie jak nie ma nic do powiedzenia, to już w ogóle. A to. Dzień dobry. Ktoś się zwymiotował tutaj, czy co? Nie, się trochę wody rozmało. Tak? Ja nie wiedziałem, że my detailing mamy jakiś. Okay. No, ale co? Zastępują widzą co wspólnego pomiędzy dostawcą pizzy a ginekologiem. To czekaj, jeszcze raz, bo nie słyszeli. Co wspólnego pomiędzy dostawcą pizzy i ginekologiem? Ginekologiem? No. Między dostawcą pizzy a ginekologiem? No. No mogą powąchać, ale nie mogą spróbować. Dobrze rozpoczęty odcinek mi się wydaje. Idę do drugą halę, tam będzie też ciekawie, coś mi się zdaje. Wow! Ja myślę sobie, że w ogóle święta, bo dzisiaj jest dzień przed Wigilią. Oglądacie ten odcinek w różnym etapie czasu, więc oczywiście to może być już niewspółmierne, co się tu dzieje. Ale myślę sobie, że Wigilia w takim klimacie, w takiej ilości śniegu, puchu pięknego, który tutaj mamy, jest... No, zawsze oczywiście takim marzyłem generalnie i to jest coś, co mnie spełnia. Bardzo fajnie. Bardzo świąteczny klimat jest, wcale nie wieje, nie jest mokro, jest przepięknie. O, Gerardzik, dzień dobry, dzień dobry. Do mnie idziesz? O co do mnie idziesz? Z tobą się witałem, z tobą się też witam, dzień dobry. I patrzcie, dotarł do nowego roku. Co to jest? Ciuszki dla siebie. I tu. Tylko nie za dużo tego. Jest wyszyte ten. Czy jest ten, czy jest dobry. To co Bartek mówi. Wow! FSC. Jest C? No, to dobre wiadomości na koniec. Że C. Siema! Cię? Tak cię witają pracownicy z szefem, albo szef z pracownikami. No to... Co ty jeszcze tutaj robisz, powiedzmy, bo to dzisiaj to już... A 8 już zacząłem je denerwować, bo... A już zacząłeś pić alkohol, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. To Wigilia bez alkoholu? To... Ale chyba zaraz, bo nie trzeba. Jeszcze Wigilii nie ma, spokojnie. Bo już się ujebałem 2 śruby. Już urwałeś śruby? Ale zobacz, jak one wyglądają, jak są zaśniedziałe tutaj. Z czemu urwałeś takie śruby? Ty albo wycinasz dziury w osłonach. Nie, zasadki poszły. Kupujemy od organizacji i poszły z zasadki. Co to są w ogóle za, powiedzcie mi, informacje od rana? Wigilijny dzień. Wczoraj rozcinałeś osłonę gumówką. Przedwczoraj. Się pourywane śruby, pouszkadzone nasadki, koniec. Zamykam firmę, nie ma sensu. To jest nierentowne, żeby to prowadzić. Tam było potrzaskane, nie? Tu jest dramat, nie? W tej, nie? W Q7. A tam u mnie jednak dramatu nie ma, nie? Dramat jest w mojej głowie, to jest inna sprawa, ale nie samo. Dramat to już moi rodzice wiedzieli o tym. Mówiłem, jak najszybciej uciekaj z domu, nie chcemy cię już widzieć, bo to nie ma sensu. No. Ale mamy Wigilię dzisiaj, no. To jest dobry pomysł. No. Nie wiem, bo nikt mnie nie przyłożył, nie? Nie wiem, jak wszyscy spędzają Wigilię, bo Polacy różnie spędzają Wigilię. I wiesz, czasami jak my pokażemy, jak my spędzamy, to może się okazać, że jesteśmy niechrześcijańscy. Podchodzimy do tematu, to może być różnie odebrane. Ale myślę też, że dużo mechaników teraz ogląda i ludzi, którzy chyba rozumieją, co jest 5. Tak, dzisiaj będzie Wigilia. Nagramy coś tak po godzinie 14. Będzie zupełnie inny klimat nagrania. Bardzo dużo merytoryki będzie na pewno w tym odcinku. Na pewno. Na pewno, no. Dobra, kończymy to. No, już teraz? Tak szybko? Nie, później nie, to teraz już wyłączę, ale... No to ja idę nagrywać, jak robię A8. Tak? Nagram coś. To idź nagraj. Ciężko. Idziemy nagrywać A8. Wyłączę tylko muzykę, żeby nic nie było słychać. I teraz tak, mamy Audi A8. Proszę bardzo. I mamy do wymiany tarcze, klocki, przód i filtr paliwa. I na razie mamy problem z tym, że nie chce się odkręcić zacisk, bo no śruby stoją i musimy jakoś to odkręcić. Bartek skręca BMW. No ja muszę jakoś sobie poradzić z A8, żeby jeszcze dzisiaj wyjechała. Dzisiaj klient bierze auto, a mamy na razie problem. Ale
damy radę. Ja ci pomogę, no rozwiercać coś musi, nie? Co i napintować. Co z tym? No leci woda, nie? To chyba nie działa, jak leci woda. Pneumatyczna poduszka i woda. Masz wodne zawieszenie. Hydraulika to jest. Masz wodne zawieszenie, Daniel. Zamontuj się do Hondy. Miał być tam olej, a jest woda. Jak to jest? Miał być pneumatyczne, a jest hydrauliczne. Rozumiesz to? Nie. Dobra, nara. Mamy sukces. Zacisk się odkręcił, więc kręcimy dalej i co? I damy radę. Mam nadzieję, że szybko to ogarniemy i będziemy mogli zacząć sprzątać, robić wigilię firmową. Jak będę coś dalej wiedział, będę nagrywał. Pozdrawiam. Pójdzie na licytację na Wośpa. Okej, okay, myślę sobie, że się sprzeda za niezłysiano. No ba. Tak z tym zardzewiałym właśnie wałem, tak mam wrażenie. Wczoraj wyszedł na docelową część naszego dzisiejszego odcinka. Chciałbym wam odpowiedzieć na 10 podstawowych pytań, które cały czas pojawiają się w komentarzach, kiedy ja nagrywam filmy na temat DPF-u, filtra cząstek stałych. Ostatnio nagrałem dwa takie krótkie odcineczki na Facebooka, TikToka, na Instagrama o tym, jakie warunki dać filtrowi, żeby on się wypalał prawidłowo, ale nawet nie prawidłowo, żeby jak najszybciej przeszła ta procedura i jak należy jechać tym samochodem, żeby dać mu jak najwięcej możliwości do tego, żeby on mógł się wypalać, czyli żeby mógł sobie wykonać te temperatury i w jak najszybszym czasie zakończyć po prostu regenerację i czego nie należy robić. I tam się pojawiło pod spodem, o Jezus, tyle pytań, że aż po prostu za głowę się chwytam, więc przeczytałem te wszystkie komentarze, nie ma sposobności na to, żeby odpowiedzieć na nie tam wszystkie, więc nagrywam wam dzisiaj odcinek na YouTube'a, który w sumie można by powiedzieć jest drugą częścią tego odcinka o DPF-ach, o tym kompendium wiedzy, które nagrałem. Możesz się cofnąć, bo tam jest mnóstwo informacji takich już bardziej, nawet dla mechaników, na pewno dla mechaników amatorów, na pewno dla tych, którzy chcieliby sami coś tam diagnozować przy filtrze. No i tam jest bardzo dużo informacji na temat tego systemu. Natomiast jeśli chodzi o warunki wypalania, to tam nie ma nic na ten temat powiedziane, więc teraz wam opowiem o tym, jakie warunki. 10 pytań sobie wypisałem od was, które zadaliście i na niektóre pytania odpowiem bez jazdy, bo nie ma potrzeby jechać samochodem i pokazywać wam naocznie, co jest pić, ale na część tych pytań odpowiem sprawdzając razem z wami rzeczywiście, jaki jest, żeby była ta wiedza taka, wiecie, jasna i podparta jakimiś konkretnymi argumentami i faktami, a nie tylko tam moje, wiecie, nie? Paplanina jak zwykle. Więc teraz tak, z takich pytań jak rozpoznać wypalanie filtra cząstek stałych? Czy twój samochód wypala, czy nie wypala? No myślę sobie, że tutaj takim wspólnym mianownikiem wszystkich samochodów, jak leci, będzie inna praca silnika. Na tym odcinku poprzednim, o którym już tutaj wspomniałem, pokazywałem, że podczas wypalania filtra cząstek stałych następują dodatkowe wtryski paliwa. Pokazałem, że normalnie w czasie pracy na biegu jałowym samochód ma 3 wtryski paliwa na jeden cykl pracy. Natomiast kiedy dochodzi do wypalania filtra cząstek stałych, ma już 5 wtrysków, a potrafią nawet mieć i 7. Więc te 5 wtrysków powoduje, że ostatni wtrysk jest już w fazie pracy silnika, czyli pracy, no, w suwie pracy, czyli w momencie, w którym już tłok idzie do dołu, po już sprężaniu i kiedy zdetonowała się mieszanka i już jest suw pracy, czyli tłok idzie do dołu, wtedy jest wtryskiwane paliwo po to, żeby ono się już tam nie spaliło, tylko żeby zostało wypchnięte do układu wydechowego i podnosiło jego temperaturę. To powoduje, że zmienia się praca silnika. Kiedy rano odpalasz swoje benzynowe, na przykład V8, V6, tam to najlepiej słychać, bo w czterocylindrowych również. I te samochody podnoszą obroty na zimnym na takie 1000, 1050, 1100 niektóre. I te samochody robią takie to jest dlatego, ponieważ kąt wtrysku jest kąt wyprzedzenia zapłonu, przepraszam, jest tak opóźniony, że część tej mieszanki spala się już w fazie właśnie pracy, a wręcz wlatuje niespalone paliwo do wydechu i to powoduje rozgrzewanie się bardzo szybkie katalizatorów i rozgrzewanie się bardzo szybkie sond lambda, czyli to, żeby w ciągu najlepiej 30 sekund rozgrzać układ wydechowy do temperatury roboczej, aby mógł już normę spalin spełniać ten samochód jak najszybciej, jak tylko jest to możliwe. I to powoduje, że ta mieszanka spalana się już w tym wydechu, można by powiedzieć, czy w bardzo późnej fazie pracy silnika, no to on powoduje ten taki. Gdyby spojrzeć na parametry, to będzie widać, że ten kąt wyprzedzenia zapłonu jest bardzo opóźniony i w momencie, kiedy on zostaje przyspieszony, to nagle ucisza się cały układ wydechowy i wszystko zaczyna wracać do normy i silnik zaczyna pracować normalnie. I tu jest to samo z wypalaniem filtra cząstek stałych. Jeżeli dochodzi do wypalania, na pewno zmienia się praca silnika i tu nie ma dyskusji i ludzie wprawni gdzieś tam, myślę sobie, że bez problemu są w stanie to wyczaić. W innych autach jest tak, że rzeczywiście podnoszą się obroty do 1000 i on trzyma je na 1000. Natomiast podniesione obroty mogą też świadczyć o innych sprawach, na przykład o tym, że alternator jest mocno obciążony i potrzebuje więcej energii i potrzebuje silnik wyższych obrotów, żeby ładowanie podwyższyć.
być, więc nie zawsze to jest związane tylko z DPF-em, ale bardzo często jednak tak. To są dwie takie podstawowe rzeczy i chyba tyle, bo jeśli chodzi o wspólne mianowniki, to później każde auto już inaczej trochę być może się gdzieś tam zachowuje i tego nie jestem w stanie powiedzieć, jeśli chodzi o markę, model. Natomiast na pewno, no i wyższe spalanie, tak? Zobaczymy sobie, czy to wyższe spalanie tu w tym samochodzie się zmieni. Ja sobie już tu ustawię wstępnie na właśnie na te wartości, żeby wiedzieć i sobie zobaczymy, jak to wygląda w samochodzie, w którym aktualnie siedzę. A, tu jest taki problem, że ja tu nie mam chwilowego spalania. Mam tylko spalanie na 100 km. No, tak się spodziewałem, dlatego zacząłem szukać tej wartości. Więc niestety tutaj sobie tego nie zobaczymy. Przykro mi, bo musisz mieć spalanie na godzinę, tak? Czyli w momencie, jak stajesz samochodem, to z litrów na 100 km musisz zrobić litrów na godzinę. No i wtedy różnie samochody, od 0,8 do mniej więcej 1 litra na biegu spalają. No w momencie, jak się zapala, jak się włącza regeneracja filtra, no to powinno to spalanie wzrosnąć o takie 0,2, 0,4, mniej więcej 10 litra paliwa. I to też jest znak dla Ciebie, że jest wypalanie filtra i jest to pewne, bo tutaj nic innego nie może zwiększyć tak diametralnie spalania, bo nawet jak alternator by zaczął pracować na pełną moc, to nie zabierze tyle energii z silnika, żeby aż tak mocno wzrosło spalanie. Czyli w sumie to spalanie też jest jakimś tam sygnałem, że ta regeneracja jest włączona. Natomiast są też jeszcze takie urządzenia, które można wpinać w OBD. Widziałem to nieraz, że jest kontrolka, która informuje Cię o tym, że następuje wypalanie i myślę sobie, że to też jest dobre rozwiązanie, że jeżeli chcesz wiedzieć naprawdę, kiedy to się dzieje i chcesz zakończyć tą funkcję tak, jak się to powinno robić, no to taka kontrolka w OBD jak najbardziej na AliExpress, Allegro, jest tego mnóstwo, także możecie sobie to kupić. Teraz tak, ile czasu trwa wypalanie? To też jest zależne od bardzo wielu czynników. Od pojemności silnika, czyli od wielkości filtra cząstek stałych, bo do pojemności dobiera się wielkość filtra cząstek stałych, mają mniej więcej od 2 do 3,5 litra, no tam busy czasami mają trochę więcej, więc tutaj jest to też zależne od tego, jak często się wypala ten filtr, czyli czy miał na przykład w ostatnich 500 km warunki do tego, żeby wypalić, czy ich nie miał. Jeżeli nie miał, no to zapełnił się mocniej niż powinien i w końcu wymusi to wypalanie, czy chcesz tego, czy nie chcesz, czy są te warunki, czy nie, będzie wymuszał to na siłę, więc tutaj mniej więcej mogę powiedzieć, że nawet poniżej 10 minut, jeśli wszystko jest sprawne, nowe i świeże, no bo jeżeli auto ma 50 tysięcy km zrobione, no to ten filtr jest świeży, więc 5-6 minut to jest maks. Natomiast jeśli są auta już jakieś tam, wiecie, podjechane 250-300 koła i te filtry są już pozapełnione w inny sposób i to wypalanie nie zachodzi tak idealnie, jak powinno, no to 20 minut też może trwać. Więc ten czas jest bardzo taki, wiecie, nie ma tutaj jakiejś takiej konkretnej sumy, która by była wspólna znowu dla wszystkich samochodów. Ale między te 10 a 15 minut myślę, że w zupełności wystarczy w każdym samochodzie. Jeśli to trwa dłużej, to znaczy, że coś już jest nie tak. Nawet jeśli dokończy to wypalanie, to tak czy siak już jest coś nie w porządku, ponieważ to nie powinno trwać dłużej. Producent zaleca, producent zakłada, że poniżej 10 minut to powinno działać. Teraz tak, następny. Co oznacza kontrolka DPF? No i tutaj jest generalnie tak, że kontrolka DPF zawsze, w każdym samochodzie, oznacza, że coś już jest nie tak. Bo pomimo, że ona zapalając się nie ogranicza mocy, nie jest to kod błędu, możesz nawet podłączyć komputer diagnostyczny i wtedy nie będziesz miał żadnego błędu zapisanego, to informuje użytkownika samochodu, jedź, wypal filtr. Ale słuchajcie, jeżeli to się już dzieje, to znaczy się, że coś jest nie tak. Może być tak, że wóz jeździ bardzo dużo rzeczywiście po mieście, bardzo krótkich odcinków i nie ma kiedy tego wypalić i wręcz zmusza Cię wtedy do wypalenia i wtedy ta regeneracja będzie trwała dłużej, ale bo jeżeli jeździsz normalnie samochodem i dajesz mu te warunki i on powinien sobie radzić, to jeżeli zapala się kontrolka, znaczy, że coś jest nie tak i filtr się zapełnia zbyt szybko i on nie ma czasu na to, żeby zregenerować, albo regeneruje, ale ta regeneracja nie przechodzi jak należy, czyli nie schodzą te gramy zapełnienia sadzą do wartości, których on by zakładał po przekroczeniu jakiegoś czasu, bo wóz też ma ograniczony czas, na przykład ma 30 minut, tak, i może tyle regenerować i jeżeli nie dojdzie do zbicia sadzy do wartości, które mu by pasowały, to znaczy się, że coś jest nie tak i wtedy też będzie włączał z tego powodu błąd, sprawność filtra cząstek stałych na pewno będzie zapisywał na przykład, ale też może być tak, że właśnie będziecie zmuszał kontrolką, żebyś to wykonał i wtedy jak wejdziesz w kilometry po ostatniej regeneracji w komputerze diagnostycznym, będziesz sprawdzał, ile kilometrów temu była regeneracja, to on po nieudanej regeneracji ich nie zresetuje, czyli one będą cały czas rosły. Także kontrolka DPF zawsze oznacza to, że samochód sobie nie może poradzić samodzielnie i masz mu w tym pomóc w jakiś sposób, czyli wyjechać już rzeczywiście fizycznie na jakąś tam ulicę, gdzie możesz sobie jechać, tak jak dzisiaj będziemy jeździć i będę pokazywał. Natomiast gdzieś należy się zapalić sobie już lampkę, coś jest nie tak. Może warto wtedy na przykład użyć środka, my tam Liquimoli wlewamy do tych samochodów, które powodują obniżenie temperatury spalania sadzy o ponad 100 stopni, więc to wlewasz do zbiornika paliwa i jak to wlejesz sobie ten środek i to robisz tak zwany mokry filtr w tym momencie z suchego filtra, czyli te, co mają Eloisa, tak, dodawanego, czyli FAP i to właśnie mają między innymi Francuzy i to
jest, służy do tego, że to też jest dawkowane do paliwa, żeby obniżyć temperaturę spalania się sadzy, na przykład z 600 stopni na 500 stopni. Wtedy masz więcej możliwości i warunków do tego, żeby on się wypalał biernie. Więc taki środek może wtedy tobie pomóc. Ja już tu wlewałem te środki naszym klientom i oni mówią, że to działa. Więc ja nigdy tego nie testowałem, ja nie mam filtra cząstek stałych w swoim aucie. Znaczy mam Porszaku, ale generalnie nie mam z nim żadnych problemów, po prostu jeździ, no ale tam w tym Porszaku, słuchajcie, jest taki wielki filtr, większy, dwukrotnie praktycznie, niż montowany w Audi. I on sobie radzi bez żadnego problemu, jest dobrany perfekcyjnie. Więc nie musiałem tego nigdy sprawdzać na własnym samochodzie, natomiast klienci mówią, że to rzeczywiście działa i funkcjonuje. Jeśli auto jest obciążone po prostu jazdą cały czas po mieście, takimi krótkimi trasami i gdzieś tam nie ma rzeczywiście tych, wiecie, możliwości, żeby to się wszystko dobrze porozgrzewało. Więc kontrolka DPF zawsze oznacza już coś niedobrego. To nie jest jeszcze błąd, to nie jest katastrofa, jeśli nie straci mocy, nie zapali kontrolki silnika, ale generalnie coś już jest nie tak, czyli on już sobie nie radzi. Być może filtr jest po prostu zużyty. Ma już zrobione 350 tysięcy na przykład i po prostu już ma dosyć, tak? Jest tyle już w nim popiołu, że on już cały czas ma zbyt duże ciśnienie spalin. No bo wypalanie sadzy nie powoduje, że ciśnienie spalin spadnie do zera, tak? Pamiętajcie, że filtr cząstek stałych wypala się głównie w środku. Na zewnętrznych powłokach on się wypala bardzo mało ze względu na to, że ma tam styczność z atmosferą. I jego temperatura tam nie osiągnie temperatur spalania sadzy, tylko ten środek osiąga. Więc wtedy, jeżeli użyjesz takiego środka do paliwa, to go wspomożesz trochę, ale popiół nadal tam oczywiście zostanie. No i ten popiół zawsze będzie powodował, że ciśnienie spalin jest wyższe niż być powinno. No i to może już powodować, że ta kontrolka ci się na przykład zapali. Czyli tak naprawdę sprawność filtra cząstek stałych już jest za mała i on już cię o tym informuje i prosi cię, żebyś mu dał warunki, ale jak mu nie dasz, nawet jak mu dasz te warunki, a dalej będzie zapalał, to coś już jest nie tak. Okej. Olej w silniku, co ile wypalanie i co oznacza podniesiony poziom oleju? Teraz tak, olej w silniku degraduje się bardzo szybko z powodu głównie temperatur. Dlatego największe obciążenia dla oleju występują w panewkach kormowodowych i tam są temperatury i tam są bardzo duże ciśnienia. Natomiast jeżeli dochodzi do wypalania filtra cząstek stałych, to oczywiste jest, że w cylindrach następuje wzrost temperatury do nawet 900 stopni Celsjusza, 800 stopni Celsjusza, ponieważ filtr musi osiągnąć co najmniej 600-620 stopni, a już jest jakiś czas za układem, za kolektorem wydechowym, tak jakąś odległość, więc musi przejść jeszcze przez turbinę, przez wszystko i dochodzi do chłodzenia tych spalin, więc tam w cylindrze jest po prostu piekło. I w takim piekle olej, który znajduje się na gładziach cylindrów, no niestety chcąc, nie chcąc dostaje bardzo mocno tycha od tych temperatur i degraduje się bardzo szybko. Więc częste wypalanie filtra cząstek stałych nie dość, że powoduje tworzenie się sadzy, która też wpada do tego oleju, no to jednocześnie też degraduje bardzo szybko olej. Częste wypalanie filtra cząstek stałych powinna być częsta wymiana oleju. I tutaj absolutnie nie ma co do tego żadnych w ogóle żadnej dyskusji. Natomiast może się zdarzyć, że jeżeli często samochód wypala ten filtr, bo coś jest nie tak, to dochodzi do podniesienia się poziomu oleju. Należy to kontrolować. Wiele aut to zgłasza samodzielnie, bo mają dzisiaj czujniki w miskach olejowych, ale jeżeli nie mają, no to bagnecik raz po raz wyciągnąć. Jeżeli stwierdzasz, na przykład gdzieś tam, wiesz, intuicyjnie słyszysz, że ten filtr wypala się zbyt często, że to się dzieje, to sprawdź ten poziom oleju, ponieważ rosnący stan oleju to jest rozrzedzony olej ropą. Jeżeli masz rozrzedzony olej ropą, to mózg się tak od razu nie zatrze. Nie, to nie jest tak, że ty już musisz, o Boże Święte, natychmiast. Natomiast jeśli byś jeździł nagle i mocno obciążał ten samochód dużymi obrotami i obciążeniami, no to ta ropa w tym oleju zrobi niestety bałagan i może się zdarzyć, że dojdzie do zatarcia silnika. Natomiast przy normalnej jeździe takiej miastowej generalnie nic się nie stanie, no ale umówmy się, nadstan oleju jeszcze do tego z ropą, to nawet dla laika wiemy, że coś się dzieje nie tak i nie powinno tak być absolutnie. Silnik już jest podjechany na przykład, no to może to ona wtedy też bardzo mocno zaszkodzić, bo ja tak mówię dlatego, bo ropa generalnie ma właściwości smarujące, smaruje pompy wysokiego ciśnienia, tryski też się tak od razu nie zacierają, a tam są jednak elementy trące o siebie teoretycznie, a w praktyce olej je smaruje i chłodzi. Więc tutaj jest ta sama sytuacja, że olej nie jest tępy, tylko też ma właściwości smarujące, więc olej napędowy, ropa. Więc jakby to nie jest katastrofa, natomiast logiczne jest, że nie powinno tak się dziać. Opary wtedy, czyli odma, też wtedy ma więcej pracy, no bo ropa inaczej w ogóle się zachowuje niż olej silnikowy. Więc generalnie nie powinno tak być, nie panikujmy, jeżeli rośnie, ale wiemy, że następuje prawdopodobnie zbyt często wypalanie filtra cząstek stałych lub leją ci po prostu wtryskiwacze, są uszkodzone, nawet może normalnie zachodzi wypalanie, coż 500-600 km zaraz do tego dojdę, natomiast jeśli są wtryskiwacze paliwa uszkodzone, no to nie, to normalnie wypalanie nie będzie zachodzić, będzie i tak zachodzić za często, ale wtedy też może rosnąć stan. Stan rośnie dlatego, ponieważ ropa po prostu osadza się na gładziach i sobie spływa pomiędzy pierścieniami, a tulejamy cylindra. I to jest zupełnie normalny efekt.
efekt, bo tam nie ma 100% szczelności w czasie pracy i po prostu zaczyna rosnąć stan oleju. Więc należy zwrócić na to uwagę i to jest bardzo ważne. Jeżeli filtr się wypala co mniej więcej 200 km, co mniej więcej 200-300 km, może rosnąć stan oleju. I tu już powinna się zapalić sobie lampka, dlaczego tak się dzieje. W normalnych samochodach, pracujących prawnie i sprawnym filtrze cząstek stałych, sprawnym wtryskiwaczach, sprawnym silniku, bo mówiłem o tym w tym odcinku poprzednim, że wszystko, co się dzieje pod maską, ma wpływ na filtr cząstek stałych. Każda rzecz, która tam jest zużyta, pracująca, nieprawidłowo zaburzona czy cokolwiek, ma wpływ na filtr cząstek stałych. Czy to jest zużyty przepływ powietrza, czujnik ciśnienia do ładowania oszukuje o 50 mBar, jest nieszczelność w układzie dolotowym, gdziekolwiek, w doładowaniu czy cokolwiek, jest odma uszkodzona, idzie za dużo oleju do układu dolotowego i jest spalany, w wyniku czego też powstaje dużo więcej sadzy, na dodatek powstaje jeszcze popiół w tym wszystkim. Wszystko, na wszystko reaguje filtr cząstek stałych. Ale jeżeli samochód jest całkowicie sprawny, tak jak być powinien, to 600 do 800 km zachodzi wypalanie filtra cząstek stałych. Więc bardzo rzadko można by rzec. Jeżeli to się dzieje częściej, na przykład co 400-500, to znaczy, że to jest normalnie prawdopodobnie użytkowany samochód. Ja siedzę w aucie, który ma 268 tysięcy km i zaraz zobaczę sobie, ile temu było wykonywane wypalanie, ale sądzę, że tu właśnie takie 400-500 km to jest ok. Natomiast jeśli poniżej następuje wypalanie, to tutaj też wiele zależy od modelu auta, bo tu mówiłem o wielkości filtrów. I w niektórych autach nawet te 300-400 km jest w miarę normalne, bo są małe filtry zamontowane. Natomiast generalnie ja mam doświadczenie, że jeżeli 200-300 km, to jest już jakiś problem i powinno się zwrócić uwagę na to, dlaczego tak się dzieje. Najczęstszym problemem jest już zużyty po prostu filtr cząstek stałych. Sam DPF ma już dosyć, ale mogą być też wtryskiwacze paliwa i pomimo, pamiętajcie, że korekty wtrysków są ok, to nie świadczy o tym, że wtryskiwacze są sprawne. To jest bardzo ważna uwaga, bo wszyscy patrzą tylko na korekty, a korekty działają do 2000 obrotów. Później silnik nie wprowadza korekt wtryskiwaczy paliwa, bo jakby to robił, to by ten samochód nigdy nie miał pełnej mocy tak, jak powinien mieć, bo by korygował poszczególne cylindry, zmniejszał, zwiększał dawki co niektórych, podczas jazdy on nie jest w stanie już tego zrobić ze względu na prędkość obrotową silnika, a pamiętajcie, że korekty wtryskiwaczy samochód definiuje na podstawie przyspieszenia wału korbowego. Każdy cylinder, kiedy wybucha w nim mieszanka, przyspieszenie wału jest, tak? I to przyspieszenie jest mierzone przez komputer i korygowane. Jeżeli jest za małe przyspieszenie, dodaj paliwa, jeżeli jest za duże przyspieszenie, zmniejsz paliwa. No i na podstawie czujników wałka rozrządu sprawdza, który to jest cylinder i koryguje paliwo. Nie jest w stanie tego zrobić, jeżeli auto już przyspiesza i masz pedał w podłodze, więc do 2000 koryguje, a później już ma to w pompie czy wtryski. Leją, nie leją, czy co się tam dzieje. W softcie wyszukuje mapy sterującej pełnym obciążeniem pedał podłogą w 100% i zasuwa dawkami paliwowymi po prostu i czasami wtrysków takimi, jak ma zapisane i ma to w pompie, czy to działa, czy nie działa. Więc zwróćcie na to uwagę, że wtryskiwacze paliwa mogą na biegu jałowym pracować w miarę normalnie, ale podczas pracy i wysokiego obciążenia i podczas nagle, wiecie, na biegu jałowym jest 250 barów ciśnienia paliwa, a podczas obciążenia pełnego na przykład 2200 barów. Więc podczas 2200 barów i podczas nagle cyklu w pracy, wiecie, z nie wiem ile tam na razy na sekundę może zadziałać taki wtryskiwacz, nie będę teraz tego wymyślał, ale na przykład, nie wiem, 100 razy na przykład, czy 150 razy podczas 2500 barów ciśnienia, no może nastąpić, wiecie, no generalnie, że tam jednak ten wtrysk nie jest szczelny, ile jest za dużo tego paliwa, no i wypalają się później dziury w tłokach, albo zapełnia się zbyt szybko filtr cząstek stałych. Więc to też ma bardzo, wiecie, kluczowe znaczenie, tak? Stan silnika i stan DPF. Więc tutaj te kilometry, no mniej więcej tak jak powiedziałem, wydaje mi się to rozsądne. Natomiast jeżeli wypalać się co 300 km od 5 lat i tak cały czas jeździsz, jest ok, to widocznie ten samochód tak ma. Jeżeli nie rośnie stan oleju, nic się nie dzieje, to się tym po prostu nie przejmuj, tak? Natomiast w Audi, 3-litrowym dieslu, 2-litrowym dieslu, to jest już moim zdaniem zbyt często, już należy zwrócić uwagę, dlaczego tak jest, żeby nie niszczyć sobie silnika, tak? Bo może to być po prostu sam filtr zużyty, trzeba go wymienić, zregenerować, zrobić cokolwiek z nim i generalnie będzie chodził dalej. To są pytania, bo tu jeszcze mam powody braku osiągnięcia temperatury wypalania. No tutaj to generalnie powodów może być oczywiście bardzo dużo, bo wszystko co jest w silniku wpływa na temperaturę, którą wytwarza silnik do wypalania. Oczywiście komputer sterujący silnikiem ma pewne marginesy i może niektóre naciągnąć rzeczy, ale to jest wszystko do pewnego momentu, tak? Zawsze sterownik silnika może, wiecie, jeżeli dał wtrysk paliwa na 4,5 milisekundy i nie generuje temperatury, to on może dać przy tych obrotach i przy tym obciążeniu na przykład na 4,8 milisekundy, ale już więcej nie da. Jeżeli będzie musiał więcej dawać, to zgłosi błąd i coś już jest nie tak. Więc ma jakieś tam oczywiście adaptacyjne swoje marginesy komputer sterujący silnikiem, natomiast do pewnego momentu. I jeżeli nie jest wytwarzana temperatura, to bardzo często w ogóle nie zgłaszają sterowniki silnika żadnych błędów. I często się zdarza, że ktoś przyjeżdża na przykład właśnie na wypalanie filtra cząstek stałych, bo się zapełnia, bo coś tam, natomiast diagnozuje
wiesz, to auto nie ma kodów błędów, nie ma nic, wszystko działa, ale włączasz wypalanie i wtedy należy sprawdzać, jakie są temperatury podczas tego wypalania, na przykład na postoju albo w czasie jazdy. No jeżeli nie osiąga, nie wiem, 580 stopni, to jest w ogóle minimum, najmniejsze jakie może być, na przykład osiąga 560, no to generalnie rzecz biorąc może dochodzić do tego i prawdopodobnie, że wypalanie jest przeprowadzane, ale nieskuteczne. I wtedy ten filtr za każdym wypalaniem tak naprawdę zamiast się wyczyścić, powiedzmy, w 80%, czyści się w 30%, no i tutaj lawinowo to wszystko zaczyna rosnąć i niestety, ale system jest po prostu niesprawny. Problem z wypalaniem, problem z utrzymaniem temperatury może też być z powodu samych czujników temperatury. O tym mówiłem w tamtym odcinku, czujniki przekłamują, czasami o 50, o 60 stopni to się zdarza, to jest normalne i należy zwrócić na to, jak one funkcjonują, zanim się będziemy podchodzić do napraw jakichś większych, no bo może być tak, że po prostu znowu wtryskiwacze paliwa są kluczowym elementem, jeśli dysze rozpylające są zużyte, zdegradowane, czy cokolwiek z nimi jest, tak, to też nie będzie tam giełka powstawała tak, jak być powinna i nie będzie zachodziło spalanie mieszanki, tak jakby chciał tego komputer sterujący. Więc bardzo wiele przyczyn i tutaj trudno mi teraz powiedzieć jakieś konkretne takie, wiecie, znowu wspólny mianownik znaleźć, najczęściej wtryski paliwa, ale przepływomierz powietrza, jak będzie uszkodzony, też będzie przekłamywał i będzie problem z utworzeniem temperatury spalin do wypalania. Więc mnóstwo przyczyn, tutaj trzeba tak naprawdę usiąść i zacząć diagnozować taki samochód i jakby poświęcić mu trochę czasu na to, co może być przyczyną. No i chyba tyle, jeśli chodzi o pytania, które mogłem odpowiedzieć, tak, wiecie, z marszu. Mam nadzieję, że to nie było nudne i jakoś tam się zmieściłem w jakimś rozsądnym czasie, że nikogo to nie zanudziło do kwadratu. Włączam teraz wypalanie i jadę jeździć tym samochodem i pokażę Wam, co, jak, z czym, bo kolejne pytania, na które będę chciał odpowiedzieć, to po pierwsze, czy jeśli włączę mu teraz wypalanie w czasie jazdy, czyli to, które włączacie normalnie, to czy jeżeli stanę na krzyżówce, tam gdzieś będzie, wiecie, bo nie da się cały czas jechać, chyba że jedziesz autostradą, wiadomo, ale musisz czasami stanąć, to czy jeżeli dodam mu gazu na 2-2,5 tysiąca obrotów, to będzie zachodziło wypalanie, czy nie będzie zachodziło wypalanie, tak? Moim zdaniem od razu mówię, że nie. Będzie na biegu jałowym, kiedy jest włączona procedura, samochód ma lekko podwyższone obroty czasem ma inną pracę silnika ma zawsze, to podtrzymanie jest temperatury, czyli będzie utrzymywał ją tak na 400-450 stopni, ale jak dodam mu gazu, to nie pozwoli jej zwiększyć ze względów bezpieczeństwa. Czy tak będzie, się zaraz okaże, bo może się mylę, nie powiem, że nie. Jest taka opcja, więc to jest jedno. Później było pytanie Wasze, czy jeżeli jadę na przykład z górki i puszczę gaz, to czy wypala, czy nie wypala? No jakby sprawdzę, pokażę Wam to, ale oczywiste jest, że nie, ponieważ w tym momencie wtryskiwacze paliwa się zamykają, w momencie, kiedy puszczasz gaz, więc fizycznie temperatury nie jest w stanie wykonać taki silnik. Dlatego zobaczymy też, oczywiście wszyscy wspólnie w porozumieniu, natomiast myślę, że tak właśnie będzie. Później pytanie było, czy jak załączę tempomat, to czy będzie zachodziło cały czas wypalanie? Moim zdaniem tak, jak najbardziej, natomiast włączę ten tempomat i zobaczymy, czy rzeczywiście faktycznie tak jest, czy będą się utrzymywały temperatury. Moim zdaniem to nawet bardzo dobre warunki będą dla tego filtra trzących stałych. No i jeszcze tu mam coś takiego, że co ma temperatura silnika do wypalania? To też mogę odpowiedzieć od razu. Włączę sobie tutaj to wypalanie. No nie usłyszymy żadnych różnic niestety, bo nie jesteście w stanie, no ale ja będę słyszał. Tak, definitywnie basowy bardziej dźwięk dostał silnik. Zaczął takie coś robić. I jakby nie zmienił obrotów nic, ale praca silnika się zmieniła. No przede wszystkim trzeba mieć też na uwadze, że zamyka się EGR, tak? Podczas wypalania, bo EGR nie wchodzi w wypalanie w ogóle, więc też zmieni pracę silnik. Jeżeli chodzi teraz na biegu jałowym i EGR był otwarty, tam nawet w 60% potrafią się otworzyć, no to wiadomo, że jak on się zamknął, to sama praca silnika też się zmieni. Więc tutaj też można sobie w ten sposób to sprawdzić. Ja włączę te podstawowe parametry. Dobra, ja tu sobie powłączałem już wypalanie, pojadę rozgrzać wóz, na odpowiednią drogę wyjadę, żeby łatwo mi się to wszystko pokazywało, ale jeszcze wrócę do temperatury wypalania, że gdy nie jest osiągnięta. Słuchajcie, oprócz awarii, które tam wymieniłem, najróżniejszego typu, może być coś jeszcze, co jest bardzo, bardzo kluczowe i często bardzo pomijane. Temperatura płynu chłodzącego jest bardzo kluczowa do tego, żeby zachodziło wypalanie jak należy, regeneracja, ale też temperatura spalin. I teraz tutaj w grę wchodzi na przykład chłodniczka recyrkulacji, gdzie jeżeli jest uszkodzona klapka i cały czas chłodniczka będzie chłodziła spaliny, a to się zdarzało chyba w 2-litrowych dieslach, jak dobrze pamiętam, to generalnie nie mógł osiągnąć temperatury wypalania. I tu też zwróćcie uwagę na to, ponieważ jest to dość ważny aspekt całego procesu i temperatura płynu chłodzącego. Jeżeli głowica będzie miała za niską temperaturę, też nie będą dogrzane spaliny do temperatury wypalania. I
tutaj na przykład mam taki przykład, Mazdę kiedyś miałem, pamiętam, i ona się dogrzewała maksymalnie do 81 stopni. Nie, przepraszam, do 78 stopni Celsjusza, a od 81 stopni procedura mogła być włączona i ten samochód nie włączał w ogóle procedury wypalania i jeździł tak długo, aż się zapchał filtr i wymieniliśmy w nim termostat, dogrzewał się do 83, bez problemu samochód pojechał i już nie wracał. Temperatura płynu chłodzącego ma bardzo duże znaczenie w tym wszystkim, więc widzicie nawet, że to jest tak, że nie do końca jakby sprawność układu wtryskowego czy układu wydechowego, ale także układu chłodzącego silnik ma bardzo też duży wpływ na wypalanie filtra cząstek stałych, więc cały silnik, po prostu ja to mówię, cały motor musi być sprawny, musi mieć kompresję, musi być wszystko dobrze, nie może palić oleju. No, bardzo dużo jest tak naprawdę przyczyn, z których ten system DPF-u nawala, na który później wszyscy zwalają, że o, ten DPF się zepsuł, a ten DPF się nie wypala, a to jest wina filtra. Bardzo rzadko sam filtr jest w ogóle winowajcą, naprawdę bardzo rzadko. 90% to są przypadki, że silnik pracuje nieprawidłowo, jest zużyta jednostka po prostu i generalnie możesz sobie te filtry tam zakładać nowe, a to i tak nic nie da. Teraz tak, dla takiego szybkiego przykładu, bo mówiłem o tych kilometrach, akurat widzicie, wziąłem samochód z placu jako przykładowy, przypadkowy i okazuje się, że ten samochód miał ostatnie wypalanie 570 km temu i powiem wam tak, filtr ma zapełnienia 8,6 grama, a ciśnienie różnicowe filtra dla mnie jakby jednoznacznie wpływa na to, że filtr jest w bardzo dobrym stanie, a ma 570 km zrobione bez wypalania. I to jest cheatrowy diesel tutaj i to jest właśnie zupełnie normalny. Ja myślę, że on jeszcze ze 150-200 by zrobił. Natomiast no ja mu teraz włączę wypalanie, więc nie zrobi, bo ja go teraz będę katować wypalaniem. Okej, teraz będzie tak, Synchro One. Więc dobrze, jestem podczas już procedury wypalania. Samochód czy silnik bez problemu wygenerował moc 620 stopni już Celsjusza. Bardzo szybko to zrobił, ale długo stał na biegujowym i był dobrze rozgrzany motor, dlatego tak właśnie jest. Na wartościach rzeczywistych macie, jakie są obroty silnika od góry, później jakie jest naciśnięcie pedału gazu moje, tak, w procentach, czyli jakie obciążenie daje. Później jest ciśnienie różnicowe filtra cząstek stałych. Tym na razie się nie musicie przejmować, zmierzymy sobie, jaki będzie po wypalaniu. Później mamy gramy, tak? Czyli ile gram jest zapełnienia wsadzy. No i tutaj widzicie, że te gramy cały czas spadają, bo się wypala. No i teraz dobra. Wciskam gaz w podłogę, zobaczymy, co się stanie z temperaturą. Zobaczcie, wciskam gaz w podłogę, a temperatura się zmniejsza, tak? Jednoznacznie, co musimy myśleć? Że wypalanie zostało wyłączone podczas pedału w podłogę. Teraz tak, mam puszczony gaz i hamuję silnikiem. Jak widzicie, temperatura wypalania nadal spada, czyli też nie zachodzi wypalanie, mam cały czas puszczony gaz, nie patrzcie na te 14,9%, to jest mój puszczony gaz, nic nie trzymam go w ogóle i cały czas temperatura spada. Ok, teraz dodam gazu, delikatnie jadę równo i temperatura natychmiast wzrasta, pomimo że ja w ogóle nie przyspieszam, tylko jadę zupełnie równo, bez żadnego obciążenia. Więc jak widzicie, że przy pedale w podłodze wypalanie zostało wyłączone, przy puszczeniu gazu pedale zostało wyłączone. Teraz włączę tempomat, ok, mam tempomat włączony, widzicie, na 1000, no zresztą obroty tu będziecie widzieć i na tempomacie wypalanie nadal działa. Jest wszystko ok i to są perfekcyjne warunki. Zobaczcie, 1300 obrotów, równa prędkość, 87 km na godzinę prędkość i zobaczcie, jaką piękną temperaturę wykonał. W ogóle powiem wam, że samochód, który tu mam, można rzec, że jest wzorcem parametrów, jeśli chodzi o filtr cząstek stałych. Więc takie samochody się zdarzają, a on ma 270 tysięcy km zrobione. Więc jak widzicie, filtr jest, nie ma żadnego problemu, jest po prostu wzorzec i jestem aż pod wielkim wrażeniem. Może coś kiedyś było robione z tym filtrem, może nie, ale sama temperatura wypalania, ja teraz włączę tempomat przy 58 km na godzinę, jadę 58 km na godzinę, zobaczcie, jakie obroty, jaka prędkość i zauważcie, że on sobie nadal z temperaturą radzi, 600 stopni jest ok, cały czas to wypalanie zachodzi. Wiadomo, że teraz ma tak małe obciążenie, że mu ciężko wręcz wykonać wyższą, ale zobaczcie, że nadal to robi. Wyłączam tempomat, jest hamowanie silnikiem w danym momencie, temperatura od razu spada, puszczony gaz, nie ma wypalania, nie zachodzi. Dobra, jadę teraz takim normalnie, przyspieszam, widzicie po pedale gazu, że go tylko tak naprawdę dotknąłem, bo 15% to jest jego puszczenie i proszę bardzo, 630 stopni jest ok. Jeszcze raz wciskam gaz w podłogę,
i temperatura natychmiast spada, czyli wyłączył wypalanie filtra cząstek stałych. Myślę, że tu już na wiele pytań zostało odpowiedziane, które tam były zadane dla Was. Ja jeszcze sobie zobaczę, jakie tu pytanie jeszcze było, czy coś, żebym czegoś nie pominął. Aha, no właśnie, już Wam pokazuję, co się teraz stanie, jak zatrzymam się pojazdem. Mamy cały czas, widzicie, że wypalanie zachodzi, zjeżdżam na pobocze. Bo mam tutaj akurat taką piękną możliwość. No w automacie oczywiste jest, że muszę włączyć neutral. Włączam neutral i dodaję mu gazu na powiedzmy tam 2500, tak? I trzymam. Proszę bardzo, temperatura się podnosi. Myślicie, że będzie wypalał? Dobra, poczekam, bo powiem Wam, że myślałem, że wypalanie nie będzie zachodziło. Ale i tutaj się pomyliłem. Proszę bardzo, mam wrażenie, że może to być zależne bardzo mocno od modelu samochodu, w którym siedzimy, ale powiem Wam tak, tyle Audi robiłem i wiecie, bo wypalanie na postoju jest możliwe w tych samochodach jak najbardziej, bo niektóre samochody mają w ogóle wyłączoną procedurę wypalania na postoju, żeby była jasne, tylko w czasie jazdy, BMW na przykład. Nie, w wielu modelach absolutnie nie idzie wypalać na postoju, trzeba jechać. Mam, żeby była jasność, gaz wciśnięty w podłogę teraz, wcisnąłem w podłogę. 78% podobno, ale to jest podłoga, bo on do 2500 i więcej nie, no i proszę bardzo, osiągnął jakąś temperaturę, ale 600 stopni nie ma, widzą, ale podtrzymanie jakieś jest tej temperatury, więc no, ale teraz zobaczmy tylko, co będzie, jeśli zejdę z obrotami na wycie, no bo nikt nie będzie stał i wył samochodem na 2500, więc mamy tak 1000 mniej więcej, 500, jest to bardzo trudne do utrzymania, no i ta temperatura spada, ale nadal jest dość wysoka, oczywiście układ wydechowy potrzebuje czasu, ma zwłokę, żeby się ochłodzić, więc chwilkę sobie na to popatrzymy, ale zobaczcie, 571 stopni utrzymał, więc jak najbardziej muszę powiedzieć, że dodawanie gazów na pewno w 3 litrówce, ja muszę to sprawdzić jeszcze w innych modelach, ale w 3 litrówce ma sens, proszę bardzo, uzyskał 620 stopni, zobaczcie, co się dzieje, wow, 630, gorąco mi pod nogami się zrobiło, tak Wam powiem. Bardzo wysoka temperatura, jestem w szoku tego, co się teraz tutaj dzieje, tak szczerze mówiąc. Potrzymam to jeszcze chwilę, ale dobra, zatrzymał się, bo się zacząłem martwić, czy się zatrzyma z tą temperaturą. Okej, jakoś tam przystanął, bo jakby szedł dalej do góry, to bym puścił gaz, zaczął jechać, ponieważ uważam, że pamiętajcie, jadę, bo nie chcę tak stać, nie chcę, żeby się coś wydarzyło. 670 stopni mamy na czujniku, na filtrze cząstek stałych, a na turbinie w tym momencie jest bite 800 stopni Celsjusza. Więc zwróćcie na to uwagę, że to nie wiem, czy jest takie zdrowe do końca, że tak stoimy i robimy. Ja jednak wolę to robić w czasie jazdy, natomiast może źle też mówię, bo wypalanie w tym samochodzie jest na postoju do wykonania, jest procedura i on rzeczywiście wtedy ale na przykład załącza wiatraki od razu chłodzący silnik, a teraz tego nie robi, nie wyje wiatrakami, a tak wyje cały czas, przez całą procedurę. No okej, dobrze, chyba mamy odpowiedziane, co jest 5, jakby się coś tu ciekawego wydarzyło, to zaraz jeszcze oczywiście dogram, natomiast na chwilę obecną myślę sobie, że na wszystkie pytania, które gdzieś tam znalazłem, w miarę odpowiedziałem. Nagrywam to, bo jestem w ciężkim szoku, Wam powiem, że ogólnie jadę teraz w korku i mam auto za autem, w ogóle się nie mogę rozpędzić powyżej 40 na godzinę, a on mi utrzymuje, no ja teraz co prawda mu dodaję gazu cały czas, ale utrzymuje 680 stopni, więc on sobie naprawdę dobrze radzi. Ja wybrałem w ogóle egzemplarz samochodu, w którym jestem w szoku tych temperatur, powiem Wam szczerze, ponieważ nawet w odcinku, w którym nagrywałem o DPF-ie, był samochód, w którym temperatura dochodziła do 620 stopni. To jest w zupełności wystarczająco. Mój Cayenne też ma 620 stopni i zupełnie mu to wystarcza, więc tutaj powiem Wam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ten samochód sobie radzi. Wiecie, po czym jeszcze rozpoznać i co jest wspólnym mianownikiem na pewno wypalania filtra cząstek stałych? Pod nogami mam grzaną podłogę i to tak grzaną, że w domu tak grzanej podłogi nie mam, nie? Więc tak też można rozpoznać. O, wyłączył wypalanie filtra, wypalił. 1,45 grama się zatrzymał, temperatura spada, jest faza chłodzenia. Jeszcze sprawdzę sobie jeden parametr, zanim dojadę do firmy. Sprawdzimy sobie, jakie jest teraz ciśnienie różnicowe podczas pełnego obciążenia. Wyjadę tylko z powrotem na jakąś eskę, żeby mu depnąć i sobie zobaczymy i podsumujemy to, co tutaj widzieliśmy. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe informacje jednak wyciągniecie z tego filmu. Teraz sobie zobaczymy, jak wyglądają parametry po, jak widzicie, zregenerowaniu filtra cząstek stałych. Wciskam gaz w podłogę i patrzymy, co się dzieje z temperaturami, z ciśnieniem różnicowym, jak wygląda to przy naprawdę deptaniu, nie? Mam pedał wciśnięty. Mam nadzieję, że mi tu starczy miejsca za to, żeby pokazać. Ok, muszę hamować.
powtórzę to jeszcze raz, żeby nie było, żeby wszyscy mogli się przyjrzeć, bo wydaje mi się, że ten filtr jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji, jak i cały pojazd, silnik, więc warto tutaj mieć takie, wiecie, wzorcowe parametry, jak powinno to wyglądać w sprawnym, używanym silniku, bo to nie jest wszystko nowe, wiadomo, 270 tysięcy km. Zobaczcie, że ciśnienie różnicowe filtra nie przekracza 350 milibarów. I to jest perfekto, a temperatura spalin doszła do 560 stopni z tego co widzę, ale powiem Wam szczerze, musiałem osiągnąć już bardzo wysokie prędkości, żeby taką temperaturę tutaj osiągnąć i muszę go naprawdę mocno męczyć, także nie, to nie jest normalne, umówmy się i nie można tego wykonać wszędzie, bo warunki do tego no, trzeba mieć co najmniej dwupasmową drogę, więc takie wypalanie bierne jest możliwe, ale jest bardzo trudne. Więc to, co mówiłem też na odcinku o tych filtrach cząstek stałych poprzednim, co sobie zajrzyjcie tam, bo tam naprawdę bardzo dużo fajnych informacji jest sprzedanych, to możecie zobaczyć tam, że opowiadałem, że 350 milibarów, jak przekracza filtr cząstek stałych, to już jest niedobrze. Znaczy niedobrze, no, są takie, co mają 400 i 450 milibarów na pełnym obciążeniu i samochody jeżdżą, nie zgłaszają z tego powodu błędów, a ciśnienie spalin już jest za wysokie. I tutaj zaznaczam to, bo wiele rzeczy, których wymieniłem tutaj na przykład, które mogą wchodzić w skład tego, że filtr cząstek stałych się nie wypala, bo jest zbyt niska temperatura podczas regeneracji, nie zapalają kodów błędów. Jakby silnik tego sterujący, komputer sterujący silnikiem tego po prostu nie widzi. I tak samo jest, jeśli chodzi o ciśnienie różnicowe czy ciśnienie spalin, że te komputery nie zgłaszają tych problemów, a jedziesz cały czas na zbyt wysokim ciśnieniu spalin. I jeśli to ciśnienie przekracza 500 milibarów, 550 to już na pewno, wchodzi limiter, który ogranicza dawkę paliwową, czyli ograniczony jest moment, w wyniku czego samochód nie jedzie tak jak powinien, a ty tego pod pedałem nie odczujesz, bo tak jak tutaj mam 313-konną wersję, no to wiecie, jak utnie mu 10 czy 15 koni mechanicznych, to teoretycznie jest to nieodczuwalne. W praktyce silnik jest obciążony już zbyt mocno i powinno się już reagować, a nie reagujesz, no bo dlaczego masz reagować, skoro nic nie zgłasza i wszystko mu pasuje. Także na to zwróćmy uwagę. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę tych informacji było takich... Jakby chciałem to pokazać, jak jest w rzeczywistości. Sami widzicie, że się pomyliłem co do regeneracji na postoju, czyli nie jest tak, że jestem alfą i omegą, robiąc filmy dla Was już bardzo wiele razy czegoś też nauczyłem, więc to jest też dla mnie bardzo, wiecie, rozwijające. Cieszę się bardzo, że mogę z Wami tak naprawdę, bo to jest ostatni chyba odcinek w tym roku, albo przedostatni, tak czy siak kończymy już ten rok 2023 i życzę Wam naprawdę, żeby przyszły był jeszcze lepszy niż ten, żebyście spełniali swoje marzenia i byli szczęśliwymi ludźmi i cokolwiek Wam będzie dawało to szczęście, to po prostu chcę, żebyście byli szczęśliwi. Czy to będą pieniądze, czy to będzie miłość, czy to będzie spokój ducha, nie obchodzi mnie to. Bądźcie szczęśliwi, bo jeśli wszyscy wokół nas będą szczęśliwi, to uwierzcie mi, że świat będzie dużo lepszy. Jest to niemożliwe, ale tak by było po prostu pięknie. Marcin, masz spodnie nawet pod te firmowe bombeczki. Ty, pod bombeczki? To ja wyglądam ci jak w ogóle zwykły robol generalnie. Robocza wigilia. No, robocza wigilia. No, a ten ubrał sweterek. Ale, kurwa, jak mamy zajebistych ludzi tu, jak ja ich uwielbiam za to, że oni tu są, naprawdę, nie? Taką choineczkę zrobię. Śliczna jest. Nie pokazuj siebie, Krzysztof, tylko choinkę. Choinka jest po prostu przekot. To jest najlepsza choinka świata. Ale założyłem nawet śródyszy sweterek. Ty masz też sweterek. No, czyli Red Bull, Racing. Wszyscy się odwalili, no tylko ja wyglądam jak... Ale patrz to, KTM, Racing, Red Bull, świąteczne. Patrz to! Ale czemu zniszczyłeś fryzurę? Ej, znaczy to Michał się tak światełko do kibla. No muszli! Uszli, no! Idziesz do kibla, ej, ale poczekaj, że idziesz do kibla, nie musisz zapalać normalnego dużego światła, tylko otwierasz ten i masz na fotokomórkę światełko w kiblu. To możesz sobie grać kolor? Tak. Ale najpierw się wyjemy z klasy. Co? RGB w kiblu. Nie, ale... jaki bluetooth? A po co ci bluetooth? Co, moja dupa ma bluetooth? Łączy się tam w kiblu. Po to, że nie zapalasz tego dużego i nie robisz... Ale jakby była na bluetooth, to otwierając drzwi podchodzisz i kibel tam się otwiera. No to nie jest Japonia. Starczy, starczy. Jaki kolor bierzesz? Trzymajcie się ciepło, dobrych, wesołych świąt. Nigdy nie miałem świata w kiblu.